żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Szanowni Państwo, dzisiaj u mnie na ławeczce w naszym ogrodzie Tomasz Knapik. Lektor, głos przewspaniały. No, powiedzmy. No, myślę, że nie ma tutaj takiej, co tutaj skromnego udawać. No ja udaję skromnego, ale celebrytą nie jestem, od razu krzyczę, także dobrze. Panie Tomku, jak pan wspomina, bo ja wiem, że pan tęskni chyba za tymi czasami dawnego czytania, kiedy to lektor... Pan twierdzi, że ten zawód wtedy to był faktycznie lektor, bo to się czytało na żywo. To znaczy ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy zawód lektor kojarzył się zupełnie z czym innym, jak gdzieś w towarzystwie powiedziano, to ten lektor, to się luźno wokół mnie robiło. Albowiem lektor to była w dawnych czasach zamierzchłych postać i nawet dokładnie się nazywał lektor KC. To był taki towarzysz bardziej zorientowany, który chodził po zebraniach partyjnych i tłumaczył szeregowym towarzyszom, dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle, albo odwrotnie. No i to był taki, tak więc to był też lektor, ale oczywiście to tylko tak się odwołuje do historii. Natomiast lektor, no kiedyś, ja mówię, to był zawód romantyczny, jak się czytało na żywca. I wszystko, co każda pomyłka, każda wsypka taka ładna szła w naród. A dzisiaj, to nawet jak ja się najdowcipniej pomylę, co się ciągle zdarza, no to wszyscy mówią ha, 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 cofamy do kropki, stryk, już nawet nie całe zdanie i gramy dalej. I to absolutnie, a na antenę idzie wszystko wyczyszczone. No, jeszcze tam poszczególne programy w telewizorni chodzą, takie jakieś tam, no typu Wiadomości, czy Dziennik, czy tam coś, to idą na żywo. No, ale to już jest rzadkość, a z takiej roboty lektorskiej to prawie nic. I gdzie się czytało na żywo? W telewizji, w kinie, wszędzie? Wszędzie. Po prostu nie było nagrywania. Szło się do telewizji, lektor w czasie rzeczywistym o 20 po dzienniku, czy tam po dobranocce, zaczynał czytać film. Mało tego, jak była powtórka następnego dnia rano dla górników, czy tam dla pierwszej zmiany, to lektor przychodził jeszcze raz, ten film wałkował o 9 rano dla wszystkich. Także to było absolutnie na żywo. No, jeszcze mówię film. Film to lektor mógł się przygotować i tak dalej, no była mniejsza szansa jakiegoś wygłupu, natomiast były programy czytane na żywo, które aż się prosiły o wpadki, bo to były na przykład, bardzo tak wspominam, Teleekspres, który szedł na żywo, ale w Teleekspresie to ja mniej, raczej nazywało się to Telewizyjny Kurier Warszawski, to dzisiaj to się rozrosło do całego programu trójki telewizyjnej czy tam lokalnej. Ale wtedy to było właśnie pół godziny z Warszawy i to szło na żywo, no i... O Boże. No i jakie to na przykład były wpadki? No masy, no... Chociażby takie jakieś, że... maszynistka, była funkcja maszynistki. Znowu ja tak wspominam, jak o odległym tym. Albowiem jeszcze za moich czasów lektorowania dziennikarze, żurnaliści w ogóle nie umieli pisać na maszynie, nawet już nie powiem na komputerze, tylko na maszynie. W związku z tym pisali odręcznie i była instytucja maszynistki, która biegle pisała na maszynie i odczytywała bazgroły dziennikarskie i pisała lektorowi na maszynie. No, ale maszynistka wnosiła pewne świeże i własne elementy i sam na przykład typu słyszę, to już nie o sobie będę mówił skromnie, tylko o koledze, który czyta coś tam, jakiś tekst, oglądam to właśnie jako widz w telewizji i mówi, to są dzieci artystyczne. No może artystyczne, ale właśnie to one, i tu się okazuje, że dzieci mają być autystyczne, ale maszynistka nie znała tego słowa, więc artystyczne, mało tego. Też jeden z kolegów, znowu nie wymienię, który radośnie oznajmił, że był to znany wszystkim marsz Mołotowa. No, w końcu jest koktajl Mołotowa, mógł być i marsz Mołotowa. No i za chwilę. Powstańcy idąc na barykady, oczywiście chodziło o marsz Mokotowa, no ale, prawda, to się okazało po chwili. Mało tego, jakieś byki takie ewidentne, typu, że któryś słuchacz napisał, że Knapik jest ze wsi i w ogóle nie był, nie wiem skąd tam, chociaż jestem akurat urodzonym i w którymś pokoleniu warszawianinem, czy tam nawet warszawiakiem, jak mówią, ale powiedziałem, że na rogu Nowego Światu i Marszałkowskiej tam coś się zdarzyło, no.
Przecież wiadomo, że Marszałkowska się absolutnie nie krzyżuje nigdzie z Nowym Światem, więc nie ma takiego skrzyżowania. Czy powiedziałem też, że wyniki konkursu prosimy nadsyłać do 31 lutego? No, można. Nie, można, no właśnie. Może był kalendarz majów. No tak, no ale no, to nawet jak się czyta, to się nie myśli później. Oczywiście to 10 osób pisało, czytało i tak dalej, no ale na mnie padło, że... Więc tego było masę straszliwe takich tego typu wpadek, albo jeszcze gorszych, no i po prostu, no ale a dzisiaj no niestety już, znaczy niestety, no dobrze, no. Ale to dawało trochę smaczku i adrenaliny, takie czytanie na żywo, że za chwilę może coś się posypać, coś się stać, coś tam takiego wyskoczyć bardzo dziwnego, a dzisiaj no to jest... Ale pan miał w swojej karierze dosyć niedawno możliwość przeczytania filmu na żywo. O, tak, i dałem dupy za przeproszeniem. Tak, był festiwal w Poznaniu, Transatlantyk, no i właśnie tam... jako ozdoba wieczoru miałem czytać film. Jakiś koszmar taki właśnie typu Frankenstein i coś tam, już nie pamiętam. No i już coś mnie tknęło, że zaraz, że jakoś tam... No nie, no w każdym razie ja miałem napisane na liście dialogowej, że film ma 90 minut, a oni mówią, oj pan Tomku, on jest długi, on ma 115. No dobrze, no. No i okazało się, że dostałem listę inną niż wersja, że to była rozszerzona wersja reżyserska, a ja dostałem listę do skróconej wersji takiej tej. No i w związku z tym całe kawały nieprzetłumaczone, bo no i co? No. No bardzo przepraszaliśmy, ale publiczności się to podobało, także. Poza tym były tak oczywiste teksty, no więc ja podhaftowałem troszkę i jakoś to przeszło, ale generalnie była to wpadka. Pan mówi o sobie, że jest pan leniwy. No pewnie. Że nie lubi pan, jak na przykład film ma 40 stron. Po pierwsze tak, ja uważam, że lenistwo to jest wcale nie taka zła cecha. Absolutnie. Mało tego, to leniwy właśnie wynalazł koło, proch wymyślił, ten pracowity targał na garbie kamienia, ale leniwy wymyślił koło i taczkę zrobił i już, czy tam właśnie. Więc nie ma się czego wstydzić. Ale no, staram się zawsze poświęcać minimum jakiejś pracy, bo jeżeli można, oczywiście nie odbija się to na jakości, więc na pewno wolę czytać film Walka o ogień, powiedzmy, gdzie tam mamuty bruczą czy coś, niż film Wszyscy ludzie prezydenta, to tak źle wspominam, bo to tam było, nie wiem, 119 stron zajście ten film miał. W ogóle zasada lektorska taka jest, jak jest sprawa sądowa, to od razu jest 20 stron więcej tekstu. To tak, bo jeszcze zwłaszcza w Ameryce, tam te właśnie, oni się szczycą, że mają najlepszy system prawny, no bo tam jest u nich właśnie sprzeciw, uchylam i takie różne. To od razu pięknie poszerza film. Więc ja wolę, jak jest tekstu mniej, niż jak jest tekstu dużo. No ale to co ja mogę woleć? No czytać trzeba wszystko. I mówię, no tak samo dobre filmy, jak złe filmy. Nie powiem, a nie, tego to ja nie przeczytam, bo on jest B, kategorii B. A ten to przeczytam, bo to jest dobry film. No trudno, no czyta się co dadzą. Dobrze, a jak to jest z tym głosem? Bo to jest głos tak charakterystyczny, tak rozpoznawalny. Czy no na pewno się zdarza wejść gdzieś do sklepu, powiedzieć coś? I co jest wtedy? Jaka jest reakcja? Czy jest jakieś... Nie. Telewizor mówi. No nie, no tak, no właśnie tak się wzięło. Tam był taki jakiś żart, ale nie. Muszę powiedzieć, że w tej chwili tak jest jakoś jakiś pewien postęp. To znaczy, bardziej mnie rozpoznają. Ja sądzę, że to od czasu, kiedy... przeczytałem te wszystkie przystanki komunikacji miejskiej, bo to, czy ktoś ogląda telewizję, czy nie, to... A to jednak, jak ja co chwilę na każdym przystanku mówię plac Wilsona, czy tam coś, to jakoś zapada, więc ludzie teraz częściej zwracają uwagę, o, pan to ma taki głos. Po drugie, bardzo są jacyś, jednak mimo wszystko jest ogólne chamstwo i jakieś takie właśnie, jak mówiła moja babcia, chamstwo i bolszewia, ale nie, ludzie są delikatni i rzadko tak właśnie mówią, o, tam coś, tylko przeważnie jest, no kupuję coś tam, wybrałem, nie wiem, no paczkę papierosów nawet chociażby, no ale nie, ale jakieś coś tam takie, że kartą płacę. No więc sprzedawczyni ma kamienną twarz, po czym jak daje kartę, to patrzy, no tak, no wiedziale, dopiero jak przeczyta nazwisko, tak, panie Tomaszu, no dobrze, więc... rozpoznała, ale delikatnie nie pyta, nie, bo to nie wypada może. No, chce być delikatna. Także to się zdarza ciągle. No a ten słynna ta opowieść to jest właśnie z tym ściszcie ten telewizor. To już takie...
Bo pan był u znajomych gdzieś. To było dokładnie. No niestety moi znajomi lektorzy to już dawno nie żyją na ogół, bo to ja jestem jednym z najstarszych lektorów, bo to było akurat i obaj nie żyją u Szczotkowskiego, Zdzisiek Szczotkowski i Marek Gajewski tam był na pewno i jeszcze ktoś, nie pamiętam. Ale u Szczotkowskiego myśmy tam no, mieli takie swoje spotkania, nie powiem, że całkiem na trzeźwo. No a ja przeważnie jak się rozwinę, to jakieś kawały opowiadam i inne dupreszny. W związku z tym dziób mi się nie zamykał. Było to lato, w bloku, balkon otwarty. No i właśnie sąsiadka się zdenerwowała, jak po którymś moim tamtym. I ściśnie, kurwa, ten telewizor! Się rozległo, no więc ryk się z naszej strony zrobił. No, ściśnie telewizor, dobrze. Tak to i zdarzyło się. Czyta pan dwa programy Uwaga Pirat i Stop Drogówka. Tak. No, pan powiedział, że lubi szybką jazdę. Nie jest pan piratem? Absolutnie nie jestem. Ale szybko lubię. Mało tego, ja jeszcze podkreślam, że ja w ogóle to jestem jakiś unikat, albo wiem, ja powinienem mieć dożywotnie ubezpieczenie OC za darmo. Albo wiem, ja prowadzę samochód od ponad 50 lat i nie miałem, miałem kilka wypadków, owszem, nie powiem, ale nie było nigdy płacone z mojego OC. Czyli ja nigdy nie byłem sprawcą najdrobniejszej stłuczki. No to w końcu... Tylko pogratulować. Tylko pogratulować, no może, no ale nie, nie chcę zapeszyć, bo się okaże, że ja jutro wjadę... Albo gdzieś stąd tam, zaraz tak, jeszcze. Tak, właśnie gdzieś tam wjadę w wystawę jubilera i zrobię szkody na 1,5 miliona, także odrobię za wszystkie te oszczędności, które PZU czy tam ubezpieczyciele na mnie poczynili, ale tak jest. A prowadzę, to jest też jeszcze nawet nie anegdota, ja się właściwie nie powinienem tego przyznawać. No bo chciałem właśnie zapytać, czy policja jakoś reaguje, jeżeli się zdarza zatrzymać? Nie, nie, nie. Policja na ogół, oni mają sami mieszane uczucia, zdaje się, do tej drogówki i do tych, bo to tak, także nie, ja nie zauważyłem. No, wprawdzie jak żartowałem kiedyś, dwa razy ostatnio poprosili mnie o autograf. Na mandacie. Tak, na mandacie, że pan podpisze, że pan się zgadza. Tak, zgadzam się. Więc nie było tam mowy. Raz mnie rozpoznali, ale to raczej tak też było. Też się skończyło jakoś, no tam normalnie. Nie było żadnej taryfy ulgowej, ale było właśnie, no, panie Tomaszu, to aż wstyd, żeby pan tutaj tam coś tam, no, dobrze. Ale też mam taką, no nie wiem, nie przygodę, tylko boję się, że do tego przyznać, mianowicie ja dostałem bo jak teraz się przyznam, to mi mogą na przykład zabrać i na pół roku prawo jazdy. Dlaczego? Bo ja zrobiłem prawo jazdy za moich czasów i teraz muszę oszukiwać ciągle. Za moich czasów prawo jazdy dawali od 16 lat, tam za zgodą rodziców, coś takiego. No, no i ja zrobiłem te prawo jazdy bardzo szybko, bo bodajże w maju czy w kwietniu, a lata kończyłem we wrześniu. Jestem panienka, czy 16 września urodziny. No i nie mam 16 lat, ale instruktor mówi, tam się nie dopatrzą, składa, jak się dopatrzą, to ci, to zdałeś wszystko fajnie, to ci wydadzą we wrześniu. Nie dopatrzyli się. I mam w prawie jazdy napisane tam, że jest kierowcą od tego dnia marca. No i później jak gdzieś jest tam, na przykład chcę ubezpieczyć właśnie samochód, a oni tam pytają, nie wiadomo po co, ja chcę ubezpieczyć od OC i muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania jakieś tam właśnie, gdzie jest garażowany czy coś. I jest właśnie też, odkąd ma prawo jazdy wbijam. Nie będę dalej liczył, bo to jest niemożliwe. No i odpowiadam, więc muszę oszukać, dodać sobie 3 miesiące, ale wtedy, prawda, puszcza. Więc boję się, że na przykład teraz powiedzą, a takie rzeczy, no to... To przytrzymamy, no bo nie leżało się, to teraz pan pół roku poczeka bez tego prawa jazdy. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Pan kiedyś wspomniał w jakiejś rozmowie na temat wulgaryzmów. Aha, a pan nie lubi tego przekręcania, tego łagodzenia, tego wulgarnego języka. Jeszcze zależy gdzie. Dlatego, a no w bajkach tym, nie ma raczej. No w bajkach no nie ma raczej, ale jeżeli rzecz się toczy w Harlemie i Murzyn naćpany, przepraszam, nie jest, Murzyn jest niesłuszne teraz mówić, tylko Afroamerykanin z dużym podejrzeniem nadużycia środków uznanych za, prawda, dopalacze, więc już staram się łagodzić tak dla... I mówi, fuck you! I ja właśnie, ja cię kręcę, no. No jest to bardzo prawdopodobne i tak dalej, no ale...
Nie jestem też zwolennikiem, ale nawet weźmy każdy polski film. Jakieś typu właśnie z pazurą czy coś, jakieś tam, no wszystko jedno. Klną, aż się ziemia, czy jest potrzeba, czy nie ma potrzeby. I co, no... No i to wyrobiło w ludziach pewne takie błędne myślenie, bo ja rozmawiałem z kilkoma osobami starszego pokolenia, które powiedziały, nie lubią oglądać polskich filmów, bo za dużo przeklinają. No może... Zagranicznych nie przeklinają. A no bo właśnie zagraniczne są troszkę... Mówią cholera. O właśnie, psia tak. Kość. No o, bardzo słusznie, tak. No, więc mówię, ja miałem akurat przygodę, która mnie rozśmieszyła, bo miałem dosłownie, to był film czeski, jak dziś pamiętam. No co prawda szedł przed południem, więc wtedy było też, że łagodzić, bo to dla dzieci, coś tam, to tamto. No i jakiś tam właśnie, mówię, czeski rogacz tam się znalazł, dowiedział się o wiarołomnej małżonce i krzyczy. Jeszcze lektor może to przykryć, no coś tam czytam. Ale nie, on się drze okropnie, ona se skurwiła. A ja na tym tłumaczę, ona nie była mi wierną, no więc już zupełnie. Prawda, no niechby powiedział, puściła, no ale tak już... Być może no to właśnie też rola tłumacza w tym, no, tak, ja mam czytać to, dobrze, co... Dobrze, że nie było, ona już mnie nie kocha. No o jeszcze tak, albo właśnie coś takiego, no. Albo ona mnie zlekceważyła na przykład, no tak można, bo to się rymuje, więc nie. No, ja jestem zwolennikiem, że no, w każdym razie nie gorszy mnie przeklinanie, ale to mówię, no... Kwestia... To właśnie może starsze osoby bardziej jakoś tak są, no albo właśnie uprzejmiejsze, albo coś, a dzisiaj no... Panie Domku, a propos tego, no bycia leniwym, no nazwijmy to tak, bycia leniwym. O, się czepiłeś, no ale... Jak pan wspomina Benhilla? Bo tam chyba nie było za dużo do czytania, a, nawet i, taki jeden epizod. I tak, i nie. Benhilla wspominam, ja w ogóle lubię komedię, od tego trzeba zacząć, ale akurat Benhill... To był niby miał być humor angielski. No ja sobie wyobrażam humor angielski jako taki bardzo dostojny, wykwintny, a tutaj rany boskie, takie, to był raczej więcej niemiecki, takie klepanie dziadka po głowie jakiegoś i takie te seksualne jakieś, jakaś ta właśnie obleśność taka, ojej, goła baba. Albo jakieś żarty typu, że właśnie man, woman, toaleta, ktoś tam zasłania woman, woo, no więc wchodzi do tego i dostaje po łbie od bywalczyń tej damskiej toalety. Także Benhill po pierwsze był wcale nie tak tego. Po drugie, z przegadaniem było różnie, bo były albo odcinki, gdzie rzeczywiście cztery strony były, albo odcinki, gdzie on udawał hinduskiego kelnera, no i to miały po 40 stron, więc to po prostu było bardzo trudne. Była to sakramensko trudna sprawa do tłumaczenia. Ja pamiętam, że w Polsacie to robiłem i była Ania Szczygieł, taka tłumaczka, która genialnie to właśnie tłumaczyła tak fajnie, że do głowy mi nie przyszło, no bo ona musiała to praktycznie od nowa właśnie nie tyle tłumaczyć, co podkładać inne żarty, no bo są jakieś, tak jak idiomy, no nieprzetłumaczalne, typu, że stoi Benhill jakiś brudny, obszarpany, łapie stopa na autostradzie pod Londynem i ma napisane bad, ale bad to jest u nich łazienka i miejscowość, więc on chce do miejscowości bad, ale no jest brudny, więc to takie ono, przetłumacz to. Łazienka przetłumaczyć, no jest takie właśnie jakieś rzeczy. Ale później Polsat wpadł na piekielny pomysł, że będzie tego, bo one były, te odcinki były półgodzinne Benhilla. No ja tego nagrałem jakieś nieprawdopodobne ilości, bo to było ileś tam sezonów, więc no nie powiem kilkaset, ale ponad setkę na pewno. I oni to później puszczali w jakieś tam niedzielę, tak jako przerywnik, po 10 minut. O każdej porze było o 11 10 minut, o 12 10 minut i takie powycinane. No i też akurat to oglądałem, bo rzadko mi się zdarza własną produkcję oglądać, no ale oglądałem, bo akurat coś tam jadłem czy coś. I było właśnie fajnie, bo jakaś właśnie scena typu, że on podgląda kogoś tamtego, gdzieś tam w łazience, później ucieka i gonią go wszyscy, no i tak muzyczka dalej. Muzyczka w tle. I nie padło jedno słowo w tym odcinku 10-minutowym. Nic. A na koniec
Opracowanie wersji polskiej, Anna Szczygieł czytał, Tomasz Knapik. No i wszyscy oglądali, a to Ania mi też później mówiła, słuchaj, wszyscy mówią, aleś się napracowała. Wiesz, ani słowa i tego, no po prostu oni wzięli koniec i nie mogli już tego wyciąć, bo był to ostatni odcinek, a dwa poprzednie były, więc także to no, no nic się na to nie poradzi, ale no taki niezamierzony dowcip, no, wyszedł im. Wolałem czytać Świat według Bandych jednak niż Benny Hilla, też komedia, no. Tam bardzo charakterystyczne postacie wszystkie. Tak, ale to była też ciekawostka. Ja gdzieś przeczytałem całkiem jakiś poważny esej na ten temat Bandych, że to jest zdumiewające, albowiem na ogół w serialach, które mają dużą oglądalność, to się utożsamiamy. I jakaś dynastia, czy ja też chciałbym być tutaj Carringtonem albo coś tam. No. A tu było właśnie tak, że tam nie ma jednej postaci pozytywnej. Ale chłopy mówią, no zupełnie jak moja żona, ruda, nic nie robi, leniwa i tak dalej. Wszystkie żony mówią, no zupełnie jak mój chłop, mało zarabia, nogi mu śmierdzą i tego, i tak dalej. Tam nawet pies jest głupszy niż przewiduje ustawa. Dzieci, córka, erotomanka, syn jakiś też tam coś. No właśnie nie ma się z kim utożsamić, ale my się już nie utożsamiamy, tylko mówimy zupełnie jak, no tak, no jak moje dzieci, jak moja żona, albo właśnie jak mój głupi pies. Także... A są jakieś produkcje, których na przykład pan zazdrości innym lektorom, że na przykład mieli okazję coś takiego przeczytać? Na przykład, nie wiem, Stanisław Olejniczak, Modena Sukces? Oj nie, tego to mu nie zazdroszczę, nie. Nie, to raczej nie, ja nie mam zazdrości w żyłach, że tak powiem. I raczej, no to raczej jestem wdzięczny, że to nie na mnie trafiło. Pamiętam, że kiedyś zmieniłem wszystkie lektorki, bo kiedyś był taki jakiś no, kiepski serial, pod tytułem Santa Barbara, z takim akcentem trzeba było czytać, Santa Barbara. Były wyjątkowe jakieś też takie popłuczyny po dynastii, że to gdzieś niby strasznie bogato, ale tak nie za bardzo. I ktoś to był sponsorem, tam już nie pamiętam, i zażyczył sobie, że to będzie film z tak zwanym ruskim dubbingiem, czyli lektor czyta kwestie męskie, a lektorka damskie. No i to zaczął czytać chyba Szydłowski. Ale pojechał na urlop, no to ja to przejąłem i po kolei zmieniłem wszystkie. Czubówną próbowali, nie. Tam Targosz, nie. Kogoś, nie. Wszystkie lektorki zmieniłem. I no, na szczęście film wygasł. W międzyczasie wrócił Szydłowski. Ja mówię, Januszku, to wiesz, jak to dobrze, że jesteś, weź to. Ja po to na urlop pojechałem, żeby się od tego odciąć, powiedział. No więc nie wypadało właśnie. Więc o, to zazdroszczę raczej wiesz, w drugą stronę. Nie sukcesów, tylko że cieszę się, że to nie na mnie trafiło. Na tak. A powiedział pan takie zdanie, że wolałby pan przeczytać pornosy niż jakieś spoty partyjne. Oczywiście, to jest inaczej troszkę. To znaczy, mnie pornosy wcale nie rażą. Uważam, że w swoim czasie nawet zrobiły... Nie kręcą, to już na pewno nie. To rzadko kogo chyba. Ale to było na zasadzie zakazanego owocu. No, jak pornosy się pokazały, to najpierw były takie pisma ze Szwecji, się przywoziły tak zwane świerszczyki, celnicy to zabierali, w ogóle tępili jakby coś. No to zaczęły się filmy pokazywać jakieś tam i tak dalej. No dobra, no nic takiego znowu, nie, poza jakimiś, no... że z dziećmi, bo to można nawet wyrok dostać za to, czy ze zwierzętami, no co nie jest ewentualnie może powszechnie akceptowalne. No ale cała reszta, proszę bardzo, więc tu nie miałem żadnych zahamowań. Prawie wszyscy moi koledzy czytali pornosy. Tam zresztą dużo do czytania nie ma. Ale pornosy w sensie, że pornosy, czy pornosy w sensie takie erotyczne ślizgacze? Nie, pornosy, nawet w majtkach. Nie, pornosy, już takie. Już takie ostro. Takie ostro właśnie tam. A co tam czytać, oprócz tytułu? No jednak oni starają się jakąś fabułę tam dorobić, żeby tak było. No, oczywiście o listonosz, zbierają się trzy panienki i mówią, a ja to właśnie, przyszedł czyściciel basenu, dobra, skończyła. Druga mówi, a u mnie to właśnie listonosz, albo coś, albo tam coś. Więc no jakaś taka fabuła, żeby to jakoś się kupy trzymało, ale dużo do czytania to tam nie ma. Zresztą to kiedyś akurat Figurski, znana postać, który był kolegą mojego syna i tłumaczył te pornosy właśnie, to ja tu czytałem, to on właśnie jakieś miał, pomijam, że pod pseudonimem jakoś Michał Zbereźny, czy tam coś takiego, pracował, ale właśnie tam jakieś używał takich, pieprz mnie pod niebiosy, albo coś takiego, więc jak widać można też w tym. Natomiast spoty, powiedzmy, wyborcze. Ja uważam, że
przekonania polityczne to jest moja prywatna sprawa. Ja nie prowadzę bloga i nie muszę zapoznawać wszystkich, co ja myślę na temat tam Kaczyńskiego czy kogokolwiek innego. I to jest moja sprawa i nie mam zamiaru się z nikim dzielić tą informacją. Natomiast ludzie są na ogół dosyć, no nie powiem prymitywnie, ale jacyś tacy bezkompromisowi i uważają, że jak ja to powiedziałem, to znaczy, że... No ale to jest, mówię, to tak samo uważają, jakaś babcia natłukła aktora parasolką na ulicy. Ty ją, skurwysynu, zostawiłeś w ciąży. No i babci się nie wytłumaczy, że to nie ten biedny aktor, tylko że to on grał tylko. No jak to, sama widziałam. Czy ten z Łodzi, taki policjant, który też takie robił tam, już nie pamiętam, jak on się nazywał, odtwarzanie zbrodni takich. Michał Fajbusiewicz. O, właśnie. To on brał naturszczyków do tego, czyli nie aktorów, tylko jakiś tego. I podobno załatwił im pisma od komendanta głównego, typu do wszystkich jednostek policji. To nie jest, zamykać. Nie zamykać właśnie. Albo tam, a jak nie jesteś pewien, to zgłoś się do oficera dyżurnego i zapytaj. Dlatego, że było, że właśnie, że po filmie facet Bogu Ducha winien idzie ulicą i ktoś za komórkę i mówi, idę za tym mordercą, to ten, co wczoraj zabił te babcie. No to trzy radiowozy natychmiast przyjeżdżają, faceta rzucają na glebę i zanim się co wyjaśni, to, prawda, to wiadomo, więc tu jest podobnie. Ja dlatego nie chcę, bo jak ja przeczytam coś dla SLD, no to mówię, to będzie zaraz, no jak to, no Knapik, no stary komunista na pewno. To ja za Aurory strzelałem, przecież od tego się zaczęło, że tam w 17 roku właśnie gdzieś tego, no. I w ogóle jestem partyjny, dziecko jakieś tamte, ja w życiu nie byłem partyjny. No ale dobrze, teraz ja się będę tłumaczył komuś. Albo no przeczytam też to coś dla jakiegoś tam, dla PSL-u, no to wiadomo, to ja łapu wybiorę i w ogóle tutaj i zasiadam w różnych spółkach Skarbu Państwa, lektoruję tylko dla niepoznaki. Czy jestem moherowy beret i prawda, leżę krzyżem w Częstochowie, a w wolnych chwilach coś przeczytam. Więc dlatego mówię, nie będę się utożsamiał z dala od tego, proszę bardzo. Wolę czytać pornosa. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Panie Domku, bardzo nam się sympatycznie rozmawia. A pewnie. Pan wspominał o tym, że był pan tam właśnie u kolegów, żartowaliście sobie. My mamy niestety wszystkie okna pozamykane, nikt nas niestety nie usłyszy, no, ale ja tak. Mam nadzieję, że nas obejrzą chociaż. I przygotowałem taki tutaj dowcip z pogranicza tych erotycznych. O, no dobrze, z pogranicza. Mam się rozbierać, nie, tylko? Myślę, że tylko, że damy radę słuchając. Dobrze. Damy radę słuchając. Ja mam tutaj taki dowcip, tylko on jest z podziałem na role. Jest mężczyzna i kobieta. O, no miło. I akcja nawet się dzieje w gabinecie lekarskim. No tak, przychodzi baba do lekarza. Przychodzi tak? Baba do lekarza z szybą w głowie. Tak. I mówi, że szyberdach. Mam taki dowcip i no, ja bym nie chciał może... Ja będę pełnił funkcję narratora. O, dobrze. Tutaj będzie kwestie pana są wytłuszczone. I mam tutaj też kwestię, to poproszę i za ciebie. Zgodzisz się? Zgodzi się, proszę bardzo. Tu jest dla ciebie fragment. Oczywiście to jest dowcip bardzo krótki i można go jakoś trochę rozbudować. Może ja się tutaj tak trochę przesunę, żebym widział, żebym mógł pełnić tę rolę narratora. Uwaga, proszę państwa, u nas po raz pierwszy na żywo dowcip na narratora, lektora i lektorkę. Jedziemy z koksem? Proszę. Jedziemy. Bardzo. Tak. Proszę państwa. Zaczynasz. Muszę tutaj to, a pan tak mnie macha. Dobra, widzę. Kobieta w gabinecie lekarskim nagle woła. Doktorze, niech mnie pan pocałuje. Lekarz spojrzał zdziwiony i odpowiada. Nie mogę pani pocałować. To by było wbrew etyce lekarskiej. Mija 10 minut. Kobieta znowu krzyczy. Doktorze, proszę mnie pocałować, chociaż raz. Proszę pani, jako lekarzowi mi nie wypada. No proszę, niech mnie pan pocałuje, chociaż raz, jeden malutki buziak. Nie, czy pani tego nie rozumie? Pani jest pacjentką, a ja lekarzem. Nie mogę pani pocałować. Ale tylko raz. Nie. I tak wystarczy, że panią rucham.
Poszło, świetnie. Ja jestem bardzo zadowolony. O, co ciekawsze, dziewczyna jest zadowolona, więc to już dobrze. Dowcip na żywo. Panie Tomku, tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja mam dla pana taki malutki prezent. No miło mi. On jest też związany, to też jest sprośne, no. No. Ja mam same sprośności. No, proszę pana, tutaj przygotowałem, to jest takie od nas, ja pokażę tutaj, to jest unikatowy pornos, który czyta Tomasz Knapik. No to nie taki unikatowy, ja się naczytałem w swoim czasie. To ale takiego wydania to chyba nie ma. No nie, to jest, proszę państwa, to jest pornos, którego czyta Tomasz Knapik. W dodatku są dodatkowe sceny, kulisy pracy lektora przy filmie. Making of. Tak. Making of. Ekscytujący zbiór naszych filmów, prestiżu dodaje lektor, wspaniały Tomasz Knapik. No i zdjęcie z jednej strony wokół pań, z tutaj, tak, tu, jakieś... tu trochę i tak cenzura naszła, no, ale no, jak to jest napisane, że filmy w polskiej wersji językowej wrażliwi mogą wybrać napisy lub wersję dla niesłyszących, jakby ktoś nie chciał słuchać. Także to jest od nas taki gadżecik. Dziękuję może bardzo. Sobie pan na półeczce postawić, postawię, albo w samochodzie albo... zawiesić na No mogę w samochodzie puścić nawet sobie, ale nie. Mogę się rozproszyć za bardzo, więc to raczej... Dziękuję raz jeszcze. Ja dziękuję. Moim gościem był wspaniały lektor, wspaniały głos Tomasz Knapik. Gościnnie również Iza z nami wzięła dziękuję. Udział. I ja serdecznie również dziękuję państwu i zobaczymy się w kolejnym odcinku programu Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję i do zobaczenia.